Pomoc socjalna. Czarno-biała fotografia z podpisem. Przedszkole ZPD Olimpia, rok 1961. Na pierwszym planie grupa dzieci w płaszczykach i czapeczkach na wydeptanym trawniku. W głębi złożony z kilku brył piętrowy budynek. Przed budynkiem biegają dzieci. Mówi Andrzej Szkudlarek. I to jest właśnie ta różnica. Tamten czas, jeśli chodzi o socjal dla pracowników, był zdecydowanie korzystniejszy niż dzisiaj. Dzisiaj trzeba sobie zarobić pieniądze i socjal zapewni sobie samemu. Natomiast wówczas socjal zapewniała fabryka. Fabryka miała środki czasowe. Można było tam, powiedzmy, więcej dopłacała do wypoczynku. Czarno-biała fotografia z podpisem. Zakłady przemysłu bawełnianego Tuppen. Kontrola jakości, lata 50. Fotografia przedstawia jasne wnętrze hali fabrycznej o dużych oknach. Widoczne są cztery rzędy urządzeń do przewijania i przeglądania tkaniny. Pasy tkaniny tworzą jasne, pochylone płaszczyzny, które wyglądają jak duże pulpity. Przed każdą maszyną stoi kobieta. Kobiety pochylają się nad rozpostartymi przed nimi fragmentami tkaniny, uważnie na nie patrzą i dotykają. Widać ich głowy, plecy i ręce. Przy jednym z okien pracownica ogląda pod światło tkaninę przerzuconą przez dwie umieszczone nad jej głową belki. Napis na slajdzie głosi. Duże zakłady tekstylne prowadziły żłobki w latach 40. i 50. oraz było w mieście kilka przedszkoli. Jednak ogólnie miejsc opieki nad dziećmi było za mało w stosunku do ich liczby. Źródło cytatu. Kirsty Niskanen, Contract of Marriage and Work, strona 6. Wycinek ze starej gazety z podpisem. Artykuł z czasopisma branżowego Nasze Życie. Tytuł artykułu brzmi 32 760 dzieci wyjedzie na kolonie. Mówi Zofia Wieczorek. Mój mąż płacił pieniążki, żeby te odciągali tym właśnie mężczyznom, którzy nie mieli dzieci, to odciągali, żeby te dzieci, które, matki, które miały dzieci, no to już dostawały te pieniądze i wyjeżdżały na kolonie. Teraz tak narzekają, że nie mają dzieci na kolonie, nie mogą, bo kiedyś było tak, że mogli jechać na kolonie. Ja mówię, ale kto płacił? My, dlatego że nam zabierali te pieniądze, płacili tym, co jednemu zabrali, a drugiemu. A trzynastka była, no to też pieniążki nam trzynastki nie dawali, kupili autobusy dwa, dom wczasowy. No w czasy to od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy też. Czarno-biała fotografia z podpisem ZPP imienia W. Jurczaka, żłobek zakładowy, lata 60. Duże pomieszczenie. Na podłodze parkiet, pod ścianą szafka, po przeciwległej stronie kilka małych krzesełek. Na środku pomieszczenia wokół białej szafki tłoczą się kilkuletnie dzieci. W głębi inna grupka siedzi przy niskim stoliku. Pochyla się nad nimi opiekunka w białym fartuchu. Dwie inne opiekunki w białych fartuchach i czepkach stoją obok i patrzą w jej stronę. Mówi Andrzej Szkudlarek. Fabryka miała jeszcze do, powiedzmy, początku lat 80. funkcjonowały żłobki tygodniowe, utrzymywane przez fabrykę. To znaczy matka mogła dziecko zawieźć w niedzielę wieczorem do żłobka i odebrać je w sobotę o pół do drugiej, jak skończyła zmianę na przykład. Mogła w ogóle się w tym żłobku nie pojawić przez tydzień. Te żłobki tak funkcjonowały. Znaczy to było już wtedy było w zaniku, a takie normalne żłobki, rano dziecko do żłobka po pracy odbierane, to były wokoło fabryki, blisko miejsca pracy. Ba, ja chodziłem do przedszkola dwa lata przed pójściem do szkoły, do fabrycznego przedszkola na rogu Sienkiewicza i to jest Wigury. Czarno-biała fotografia z podpisem. Włókniarka przy pracy. Fotografia przedstawia kobietę stojącą przed skomplikowaną maszyną, na której znajdują się duże szpule i mniejsze cewki z przędzą. Kobieta jest zwrócona przodem do maszyny. Dotyka jej rękami. Widzimy ją od tyłu. Ma na sobie sukienkę z krótkim rękawem oraz chustkę na głowie. Wypowiedź Violi Ogren. Otrzymałam wcześniejszą emeryturę. Skończyłam pracować, kiedy miałam 63 lata. Zaczęło się od tego, że przytrzasnęłam sobie kciuka.
Później dostałam reumatyzmu w palcach. Lekarz zakładowy wystawił mi zwolnienie i potem dostałam wcześniejszą emeryturę. Tak mnie bolały ręce, że z trudem mogłam się ubrać. Czarno-biała fotografia z podpisem. Przed dworcem fabrycznym. Lata 1944-56. Fotografia przedstawia wyłożony kostką plac. Na pierwszym planie mężczyzna oraz zaparkowany motocykl. Dalej zaprzężona w jednego konia dorożka z woźnicą i pasażerami, a za nią trzy autobusy. Z lewej strony duża tablica informacyjna, a pod nią ławeczka, na której siedzi kilka osób. Mówi Jan Zienkiewicz. Naród na wycieczkach zachowywał się różnie. Była część osób, które były zainteresowane, które słuchały. Była część osób, która po prostu chciała się wyrwać z domu, spod oka żony, męża, żeby pohulać na całego. I niektórzy naprawdę hulali. Kiedyś czterodniowa wycieczka Zakopane i okolice. W autokarze już jest pan, który już ma dosyć. I ten pan był gotowy na wszystko. Nie wychodził do hotelu, nie wychodził na zwiedzanie, miał wszystko własne. Ale z powrotem, jak wracaliśmy, gdzieś na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego przechodzi, bo Wielczu, takie rozkładane siedzenia jeszcze były po środku dodatkowo, przepycha się, stanął nade mną, chuchnął tak, że prawie padł. Panie przewodnik, powiedz pan prędko, co zwiedzaliśmy, co bym mógł to stary opowiadać. Jakie poczucie obowiązku. Być kobietą. Czarno-biała fotografia z podpisem ZPB imienia J. Marchlewskiego w Łodzi, lata 1950-60. Fotografia przedstawia przykryty suknem stół, na którym ułożone są szpule i cewki z białą brzędzą. Towarzyszą im białe kartki z jakimiś napisami. Po środku stołu stoi doniczka z paprotką. Na ścianie za stołem wiszą prostokątne tekturki z motywującymi hasłami, pisanymi drukowanymi literami w różnych kolorach. Wypowiedź Marii Filipowicz. Najgorzej było nockami. Sama wychowywałam córkę i jak przychodziłam o 6 rano do domu, to brałam się za obiad. Potem odprowadzałam dziecko do przedszkola. Miałam 2 godziny na sen i szłam na zakupy. Po południu odbierałam dziecko i na 2 godziny przed pracą znowu się kładłam. A o 21.30 znów w tkalni. Nie dawałam już rady. Dziewczyny też przysypiały nieraz na tych krosnach. Źródło cytatu. To był Amok w publikacji Pospolite Ruszenie, IPN, Łódź 2011, strona 109. Czarno-biała fotografia z podpisem. Zakłady przemysłu bawełnianego Tuppen, lata 50. Wieczór. Widok położonych nad wodą zabudowań fabrycznych. Sylwetki budynków i ich jasno oświetlone okna odbijają się na powierzchni wody. W tle długi 4-piętrowy gmach z nazwą fabryki na fasadzie. Wypowiedź Haralda Anderssona. Pierwsza zmiana zaczynała o 5 rano, a druga kończyła o 10 wieczorem. Mnie się nie podobało, kiedy kobiety z dziećmi w wózkach szły przez zaspy rano o 4:30 i zostawiały dzieci w przedszkolach, żłobkach przy zakładowych. Ale kobiety nie miały wyboru. Przed moim czasem nawet rodziły dzieci w pracy. Zdarzało się, że kobiety przychodziły chore do pracy, czasem bardzo przeziębione, ale nie mogły zostać w domu. Czarno-biała fotografia z podpisem. Zakłady przemysłu wełnianego YFA, Przędzalnia, lata 60. Fotografia przedstawia wnętrze hali fabrycznej. W centrum zdjęcia widoczna jest alejka pomiędzy przędzarkami. Pod sufitem, równolegle do alejki, wisi długa, jasno świecąca lampa. Na pierwszym planie widoczne są boczne obudowy maszyn z okrągłymi tarczami wskaźników oraz przełącznikami. Drewniana podłoga alejki, długie korpusy przędzarek i szeregi cewek z przędzą tworzą proste linie zbiegające się perspektywicznie w centrum zdjęcia. W głębi alejki stoi kobieta. Obsługuje przędzarkę znajdującą się z lewej strony. Napis na slajdzie głosi. Umowy pracownicze były elastyczne, szczególnie w obliczu braku wykwalifikowanych włókniarzy. W fabrykach wełnianych dostosowywano godziny pracy do potrzeb i oczekiwań kobiet. Niektórym kobietom umożliwiano stałe zatrudnienie, ale w elastycznych godzinach pracy, przez okres, gdy dzieci były w wieku szkolnym. Źródło cytatu.
Kirsti Niskanen, Contract of Marriage and Work. Czarno-biała fotografia z podpisem. ZPB imienia obrońców pokoju. Lata 60. Dzień Kobiet. W hali fabrycznej na tle maszyn stoi grupa osób. Z lewej strony czterej mężczyźni. Trzech z nich w garniturach, jeden w mundurze. Są uśmiechnięci i zwróceni przodem do dwóch kobiet w roboczych fartuchach, które stoją przy maszynie. Kobiety również się uśmiechają i zwracają się w stronę mężczyzn. Jedna z nich trzyma w ręku kwiat gerbery przybrany asparagusem i wstążką. Mówi Zofia Esz. To znaczy, wie Panie, to się mogło wydarzyć. Na przykład jak ja miałam syna mojego, miałam rodzić i do ostatniej chwili się pracowało, wie Pani. No. W pewnym momencie zaczęłam prawie rodzić w zakładzie pracy. I ja już mówię, że trzymałam się tylko, bo czułam, że już się coś dzieje. To potem bardzo się zmiana wchodziła i ja wchodziłam. I ja prędko już wychodziłam. Jedna jego pani, taka znajoma, ja mówię, niech mnie pani odprowadzi do domu, bo ja boję się tego. Ona prędko mnie odprowadziła. No i później się szum zrobił, bo sekretarz partii powiedziała, jak można było wypuścić ciężarną kobietę, żeby jakby się coś stało i tego. No ale nic się nie stało. Ja przyszłam o pierwszej, a już o czwartej urodziłam syna.